Mili Państwo, co do dzisiejszych solenizantów, to wiadomo. Anastazy, Apollon, Dobrosułka, Drogomił i Żelisław. Najlepsze życzenia. Poza tym, dziś Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji, o którym czytamy w sieci. Szczególnie młodych ludzi warto zachęcać do używania wyobraźni i wymyślania nowych rzeczy. Tylko w ten sposób ludzkość będzie się cały czas rozwijać. Co? Pan powie, sam bym na to nie wpadł. A francuski myśliciel Voltaire na to: Nieszczęsny rodzaj ludzki tak został stworzony, że ci, którzy poruszają się po dobrze znanym gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy wytyczają nowe szlaki. A propos postępu, wspomnienie technologiczne. Pod koniec kwietnia 1982 roku w Anglii umieszczono na rynku komputer domowy ZX Spectrum. Pierwsze dni sprzedaży komputera przyniosły zamówienia przekraczające możliwości produkcyjne firmy Sinclair Research Ltd. I mimo miesięcznej produkcji wynoszącej 20 tysięcy komputerów, nabywcy, którzy zamówienia złożyli najszybciej, czekali na dostawę od 12 do 16 tysięcy. Tygodni god Skandal. W Polsce klon tego komputera Timex Sinclair 2048 sprzedawały wówczas sklepy centralnej składnicy harcerskiej. Prasa. Dziennik Poznański, Pismo Polityczne, kwiecień 1933 roku. Kawalerska jazda jest na ogół niewskazana. Zapomniał o tym szofer taksówki samochodowej numer 185, który kierując samochodem po pijanemu spowodował jego wywrócenie się na ulicy Ostrów Tumski, niefortunnemu. Kierowcy pospieszył z pomocą przejeżdżający inny samochód. Wspólnymi siłami postawiono wóz na nogi. Wypadków w ludziach nie było. W dzienniku trafiłem też na tekst pod elektryzującym tytułem Do Warszawy i z powrotem za 13:40, ale nawet nie próbowałem czytać, bo wiadomo, że takie promocje w realnym świecie po prostu nie istnieją. 21 kwietnia przynosi ważną datę z historii światowego kina, bowiem właśnie tego dnia, w roku 1891, w Stanach Zjednoczonych zaprezentowano pierwszy projektor filmowy. Wynalazek niejakiego La Ladama i jego synów był przełomowy, ponieważ wcześniej można było oglądać filmy patrząc przez pojedyncze okienko, niejako przez dziurkę od klucza. A ten pierwszy projektor z 21 kwietnia 1891 roku umożliwiał wyświetlanie filmu dla całej sali. I to się już potoczyło samo, bo równolegle w Paryżu bracia August i Louis Limier wynajdują własny projektor filmowy o nazwie kinematograf i organizują pierwsze płatne pokazy, a publiczność, kiedy widzi lokomotywę wjeżdżającą na stację la Ciotat, kuli się z przerażeniem, obawiając się, że pociąg wjedzie na widownię. Tak samo reaguje zresztą siedzący w ostatnim rzędzie, krytyk filmowy Wiesław Kot.